dzisiejszych pracę naszej komisji. Porządek posiedzenia. Otrzymaliście Państwo, czy są jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Jeśli nie, to proponuję przyjąć przedstawiony porządek posiedzenia. Miał brzmienie
Każde posiedzenie Rady jest protokołowane. W protokole odzwierciedla się rzeczywisty przebieg obrad, a w szczególności podaje się datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko przewodniczącego i protokolanta obrad, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Tutaj w starej wersji statutu było listę obecnych, obowiązujące. Listę obecnych członków Rady, komisja przegłosowała zmianę tego zapisu na liczbę obecnych członków Rady. Czwarty punkt, dokumentowanie przyjęcia protokołu poprzedniego posiedzenia. Piąty, porządek obrad. Szósty, przebieg obrad. Istotną treść wystąpień, zgłaszane wnioski, podjęte uchwały, stanowiska, opinie, zgłaszane oświadczenia. Siódme, przebieg głosowania z wyszczególnieniem jego wyników. Ósme, podpisy przewodniczącego obrad dla osoby sporządzającej protokół. I dodaliśmy tam jeszcze, wydaje mi się, jeden zapis. To na tym skończyliśmy. Dodaliśmy 16a, czyli do protokołu dołączy się w formie załączników tekst przyjęty przez Radę uchwał, stanowisk, opinii, apeli, listę obecności członków Rady, oświadczenia i inne dokumenty przekazane przewodniczącemu obrad. I te dwa ustępy, 16 i 16a, chcemy, żeby odnosiły się również do sposobu protokołowania posiedzeń komisji Rady, tak żeby te kwestie protokołowania były jednolite i w przypadku posiedzeń Rady, i w przypadku posiedzeń zarządu, i w przypadku posiedzeń komisji. I to będzie kompensowało tę propozycję jednej z rad dzielnic o protokołowaniu posiedzeń. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy wszystko jest jasne i możemy przejść do głosowania na ten potem przeciw? Jeśli nie ma więcej pytań, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem zaproponowanej poprawki? Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. W paragrafie 12 ustęp 2, ustęp 6 i ustęp 7 proponuje się po wyrazach komisji rewizyjnej dodać wyraz rady. Czy tutaj są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej poprawki? Serdecznie dziękuję, również jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. W paragrafie 15 ustęp 1a proponuje się po wyrazie uchwały dodać przecinek. Myślę, że tu możemy od razu przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej poprawki? Jednogłośnie, serdecznie dziękuję. Przechodzimy do punktu. Bez przecinka przechodzimy do kolejnego punktu. W paragrafie 15 ustęp 1b po zapisie z 7 do 5 proponuje się dodać wyraz osób. Myślę, że tutaj kwestia też jest techniczna. Tak, tak, tak. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za poprawką? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Punkt 7. W paragrafie 15 ustęp 3a punkt 2 po wyrazie sekretarza proponuje się dodać znak myślnika. Też kwestia techniczna. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. W paragrafie 15 ustęp 3c po wyrazie w wyniku proponuje się usunąć przecinek. Kto z Państwa radnych jest za usunięciem przecinka? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Punkt 9. W paragrafie 15 ustęp 20b proponuje się po wyrazie w przypadku dodać przecinek, po ustęp 20a dodać przecinek. Głosuję. Głosuję. Kto z Państwa radnych jest za przecinkami? Bardzo dziękuję, jednogłośnie. Punkt 11. W paragrafie 16 ustęp 13 proponuje się usunąć zapis paragraf 16. Czy są jakieś pytania? To jest powielenie, jeżeli mogę Pani przypomnieć, bo zaproponowane brzmienie przyjęte przez komisję tego punktu 13, to jest prowadzenie dokumentacji i realizacji zadań określonych w paragrafie 16 punkt 1.12, a ponieważ ten punkt został również dodany w paragrafie 16, to zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej nie musimy podawać numeru paragrafu w paragrafie, który go dotyczy, dlatego skreślając symbol i numer paragrafu, zostaną tylko punkty, które są w tym paragrafie. Znaczy nie będzie to samo legislacyjna. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Bardzo dziękuję, jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. W paragrafie 17 ustęp 5 po zapisie w niniejszym ustępie i paragrafie 16 proponuje się dodać przecinek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Jednogłośnie dziękuję. Punkt 12. W paragrafie 29 ustęp 5 punkt 5 proponuje się zmienić publikator na Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 2186. Czy są jakieś pytania, czy możemy przejść do głosowania? Bo to jest też kwestia techniczna. Głosujmy.
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem zaproponowanej zmiany? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. W paragrafie 40 ust. 3 proponuje się usunąć kropkę po wyrazie kandydowania. Kto z Państwa radnych jest za usunięciem kropki? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. W paragrafie 64 ust. 4 po zapisie w paragrafie 63 ust. 1 proponuje się dodać przecinek. Kto z Państwa radnych jest za przecinkiem? Jednogłośnie, dziękuję serdecznie. Czyli tutaj te kwestie korekt literówek mamy zdefiniowane. Nie wiem, Pani Dyrektor, może technicznie jeszcze tutaj Pani Dyrektor nam rzeknie słowo, później Pan Rady ma. Jeszcze jedna jakby zmiana, która dotyczy samego procedowania, bo podczas posiedzenia komisji z 13 lutego przegłosowano dwie zmiany. Zmianę numer 91 i zmianę numer 112. One sprowadzały się do tego samego, bo chodziło o to, żeby wprowadzić zapisy w paragrafie 17 ust. 24 i ust. 25. Tak, dobrze mówię? Zajrzę do tego drugiego. Powinno być 17, tak? A, ust. 6 już. Przepraszam, chwileczkę. Przegłosowano wprowadzenie zapisu, który miał doprecyzować i uwzględnić w zakresie przyjmowania obowiązków pod nieobecność przewodniczących Rady lub Zarządu przez zastępców, aby nie paraliżować prac Rady lub Zarządu. I propozycja była taka, w odniesieniu do przyjmowania tych obowiązków, aby w przypadku uwzględnienia tej propozycji wprowadzić zmianę. I w naszych materiałach była informacja w paragrafie 15 ust. 6. Dodanie ustępu w brzmieniu: w przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu jego zadanie zastrzeżenia ust. 5 wykonuje zastępca przewodniczącego. Ta propozycja pojawiała się w dwóch miejscach w naszych materiałach. I w jednym miejscu została przegłosowana przy paragrafie 15, żeby tę zmianę wprowadzić, a w drugim miejscu myśmy już wychwycili tę literówkę, bo tutaj chodziło o wprowadzenie tego zapisu w paragrafie 17. Po prostu dwa razy komisja przegłosowała wprowadzenie tej zmiany w paragrafie 15, później się zreflektowaliśmy za drugim razem, że chodziło o 17. Ta zmiana faktycznie powinna być w paragrafie 17, więc żeby nie było wątpliwości, należałoby jeszcze raz ją przegłosować. Czyli powinniśmy, aby to uporządkować, przegłosować usunięcie tego zapisu, tak, z paragrafu 15. Tak, on jest też, bo on jest po prostu został, zgodnie z głosowaniem komisji powinien być umieszczony w dwóch miejscach. Do 15 zupełnie nie pasuje, a powinien być 17, wynika to z literówki po prostu w tych naszych materiałach. Więc to dodanie ustępu 6 powinno nastąpić w paragrafie 15 w tym brzmieniu, którą komisja przyjęła. W paragrafie 17, popatrzcie na protokół, to jest 15. Dobrze, w takim razie kto z Państwa radnych jest za usunięcie, tak, Pani Dyrektor, z paragrafu 15 ust. 6 zapisu, który będzie był przewodniczący w brzmieniu. Ust. 6. W przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu jego zadania z zastrzeżeniem ust. 5 wykonuje zastępca przewodniczącego. Kto z Państwa radnych jest za usunięcie tego zapisu? Serdecznie dziękuję, jednogłośnie. I tym samym przechodzimy do paragrafu 17, tak, w którym ten zapis winien się znajdować. Czy on już jest? On już jest. Okej, okay. Dobrze. Także, Szanowni Państwo, ten zapis, o którym rozmawialiśmy, jest w paragrafie 17. Czy jeszcze Pani Dyrektor? To już wszystko, co udało nam się wychwycić po tym jeszcze. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo proszę, Pani Rady Magul. Dziękuję bardzo. Ta wtorkowa sesja nadzwyczajna skłania mnie do pewnych refleksji, mianowicie była sprawa Mizuru Panowicza, gdzie być może również tam na prośbę mieszkańców, ponieważ ich jakby centrum życiowe jest
Sejmu i zostali wrzuceni do komisji na południe. Na początku naszych obrad rozpoczęliśmy od granic dzielnic. Już pamiętam z jakiego powodu odsunęliśmy, czy to w czasie, czy w ogóle. Natomiast ja bym proponował, żeby jednak powrócić do tego tematu, bo są pewne, jest pewne parę sytuacji w mieście, które takie kole wymagają, chociażby przez zbudowanie przy ulicy Alei Solidarności, gdzie jakaś ulica się znalazła po drugiej stronie i przynależą do, czy do komisji wyborczej, czy przynależą do dzielnicy. No, teraz jest prowadzona w taki sposób dość sztuczny. No i przykład właśnie Belina, który się znajduje w dzielnicy mojego radnego obecnego Bielaka. To jest przykład właśnie ewidentnie, tu pan radny popiął to wszystko, że ulica Urbanowicza ewidentnie to nie pasuje do Kośminka. Ktoś ten podział nastąpił wtedy, kiedy jeszcze tych bloków nie było. Natomiast obecnie i rejon szkoły jest tam i do kościoła chodzą na zakupy. Natomiast głosować i niejako działać z dzielnicą, która kompletnie niejako do nich nie pasuje. Także ja bym proponował, żeby powrócić ewentualnie Państwa opinię, czy jeśli mamy tam przyczyny, dla której do tego tak naprawdę zaczęliśmy nasze obrady. W tej sprawie, tam jest jeszcze cyrk taki, drodzy Państwo, że mieszkańcy z tamtej strony Franczaka Lalka, Józefa Franczaka Lalka, przychodzą na wybory. Są pojedyncze domki, które powiedzmy, mimo że dawniej, za dawną drogą męczenników Majdanka były, to z tamtej strony już cmentarza były przypisywane do Felina. I oczywiście ten statut był bardzo dawno zmieniany, chyba w 2009 roku, o ile dobrze sobie przypominam. I jeszcze tam nie było żadnych budynków ani planów budowy. W tej chwili, tak jak ulica Urbanowicza, również Skalskiego, jest 7 bloków na dzień dzisiejszy i ci ludzie są związani z Felinem i przychodzą do Rady Dzielnicy i proszą, czy o chodnik. I dzielnica stara się im pomóc też. Ja też w wielu sprawach występowałem, bo tam nie ma ani dojścia, ani chodnika, ani ścieżki rowerowej, nie ma przystanku. I ci ludzie na skróty po błocie muszą chodzić. I po prostu nikt z Kośminka nie przyjedzie, ani się nie zajmie nimi. Mało tego, oni powiedzieli, jak w ostatnie wybory tam były, że nie pójdą na wybory, bo nikt nie przychodzi, prawda, stamtąd. Już tam było 2 bloki zasiedlone. Więc jest to bezsensem, nie? Te sztuczne, tak powiedzmy, podziały nie mogą być sztuczne, tylko powinny być uzasadnione. Także prosiłbym, żebyście Państwo przejrzeli to, bo na pewno się miasto rozrasta i w tamtym kierunku się będzie rozrastało. A Kośminek, jak gdyby, no z niczym, jest bardzo oddalona dzielnica Kośminek od Felina, bo to jest raz, że jest cmentarz. To jest odległość poligon, to jest odległość ponad 2-3 km. Ponad 3 km. Także prosiłbym, żeby to uwzględnić. Dziękuję. Szanowni Państwo, właśnie w tej sprawie, którą poruszył Pan Radny Marek Mankur i Radny Bielak, chciałbym też z takim apelem wystąpić, żeby powrócić do ustalania granic dzielnic od nowa. Z tego względu, że te załączniki, które Państwo przesłaliście do każdej dzielnicy jako załączniki do statutu, na przykład dzielnicy szerokie, które w tej chwili tutaj mam, pozwoliłem sobie pewne już zmiany sam wprowadzić, które byłyby korzystne dla dzielnicy i też odnosiliśmy się trochę już w tym temacie. Jednak nie możemy tego sami jako Rada Dzielnicy przeprowadzić, natomiast jeżeli chodzi o komisję, jak najbardziej można do tego wrócić. Te granice były ustalane jeszcze wcześniej niż radny Bielak mówił o nich, bo były w 99 praktycznie, gdy powstawały rady osiedli i nikt nikogo nie pytał o to, czy taki podział odpowiada mieszkającym na danym terenie, więc jak
Byłe miejscowości, które zostały włączone do miasta, były dzielone po prostu na pół i co niektóre rodziny znalazły się w jednej dzielnicy lub w drugiej. To trwało dosyć długo, ale w międzyczasie miasto poczyniło pewne inwestycje, które wpływają jeszcze bardziej niekorzystnie na te społeczeństwa. Z tego względu, że na przykład u nas wybudowano Aleję Solidarności, która jest arterią wiadomo jakiej drogi kategorii G. I teraz jest w trakcie wykończenia ulica Bohaterów Monte Cassino, która też inny przebieg ma niż falująca granica wschodnia naszej dzielnicy przez tak zwane ogródki działkowe, zimne doły, gdzie praktycznie nigdy nie wiadomo było, którędy ona przebiega, przez co na przykład połowa ulicy Jaśminowej, która jest już odcięta przez węzeł Sławin od pozostałości ulicy Jaśminowej, znajdowała się w dzielnicy Sławinek i część jej w naszej, więc mieszkańcy błądzili nawet w czasie wyborów, nie wiedząc, gdzie mają pójść. My już to zwracaliśmy na to uwagę. I tak samo jest na przykład z częścią ulicy Głównej, jeszcze Deszczowej i Mielnej, które w chwili obecnej są w dzielnicy Sławin, ale Aleja Solidarności skutecznie je odcięła właśnie od tej dzielnicy. I oni też błądzą w czasie wyborów, bo ostatnie wybory, będąc w komisji, dużo musiałem tym ludziom tłumaczyć i przepraszać, a oni rezygnowali z tych wyborów, nie idąc znowu gdzieś do innych punktów. Więc tak jak tutaj z mojej dzielnicy proponowałbym po prostu, jeśli to jest protokołowane, żeby to zrobić bardzo przejrzyście, czyli granicą, zamiast granica od strony wschodniej przez tak zwane ogródki zimne doły, żeby po prostu została ulica Bohaterów Monte Cassino. Pochłonie to trzy domy praktycznie z dzielnicy Konstantynów, które trzeba będzie zakwalifikować do dzielnicy Szerokie. Dalej ulica Jaśminowa, co wcześniej wspominałem, też około 4-5 domów zostało przypisane do dzielnicy Szerokie. Po prostu już do węzła Sławin ta część byłaby w całości dzielnicy, bo i tak przez węzeł Sławin w tej chwili nie mają żadnej komunikacji. Później od węzła Sławin już Aleją Solidarności, bez przechodzenia na teren skansenu, gdzie poprzesuwana rzeka Czechówka przy budowie Alei Solidarności spowodowała, że mamy część skansenu po prostu bez potrzeby. Radnemu Markulowi wcześniej przekazałem, a tutaj bardzo proszę jeszcze tą roboczą część. Proszę Państwa, ponieważ mi już tutaj nasuwa się pewne stwierdzenie, ale chciałabym jeszcze udzielić głosu panu radnemu Popielowi, a później udzielę głosu sobie. Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Miasta ja się wypowiedziałem w kwestii wyborów i jest to prawda. I tu Państwo powinniście wiedzieć, że odpowiedzi nie otrzymałem tak rzetelnej, na ile chciałem. Bo ostatnia nadzwyczajna sesja Rady Miasta dokładnie opisywała i projekt uchwały stosownie opisywał podział na obwody do głosowania. I tutaj było to sedno, że mieszkańcy ulicy Urbanowicza lepiej faktycznie by było dla nich, gdyby głosowali na samej, głosowali blisko, prawda, mieli drogę wyborcze dość blisko i to było tym głównym celem mojej wypowiedzi. Niemniej jednak te zmiany, które były zaproponowane przez proszę. Nie przerywałem, dobrze? Możemy się posłuchać troszeczkę. Były takie, że faktycznie wersja pierwsza uchwały, którą zaproponował nam prezydent, wyrywała wręcz tych mieszkańców i przypisywała do felina. Moją intencją było i jest to, żeby mieszkańcy do wyborów poszli, a chodzą wówczas, kiedy mają swoje lokale wyborcze dość blisko. I teraz czym innym jest podział na obwody do głosowania, jeszcze czym innym podział na dzielnicę, a czym innym ustalenie lokalu wyborczego blisko ich miejsca zamieszkania. To jest kilka odrębnych kwestii. Na sesji, ja zaznaczę, dotykałem tylko i wyłącznie problemów związanych z wyborami i moje pytanie, które brzmiało właśnie, czy istnieje możliwość, aby mieszkańcy ulicy Urbanowicza mogli głosować względnie blisko swojego miejsca zamieszkania, nie uzyskało odpowiedzi. No, taka
jest smutna rzeczywistość. Będzie protokół i będzie można rzeczywiście to sprawdzić. Natomiast to, co Państwo tutaj mówicie, co uważam, że też w dużej mierze jest prawdą, to faktycznie powinniśmy się pochylić nad zmianą granic samych dzielnic, ale to uważam, że jest zupełnie kwestia niezależna. I oprócz tych faktycznie nowych aspektów, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, czyli budowy osiedla domków jednorodzinnych, czy też samych bloków, prawda, to faktycznie należałoby się nad tym pochylić, do której dzielnicy powinny te osoby należeć, ale nie określam tego tak łatwo jak Państwo. Bo pamiętam swoją rozmowę jeszcze z 2015 roku z panią dyrektor Gajak i z panią dyrektor Żółtkowską na ten temat. Dokładnie na ten temat. I w bardzo ciekawy sposób mi to opisały. Mianowicie, oprócz podziału, prawda, na obwody i okręgi do głosowania, co można powiedzieć, no często dotyczy naszych mieszkańców, no to mamy jednak kupę historii w naszych dzielnicach i trudno mi w tym momencie stwierdzić, czy akurat mieszkańcy ulicy Urbanowicza nie mają totalnie nic wspólnego z Kośnikiem. Ja tego nie wiem. Natomiast pamiętam tylko dyskusję z panią dyrektor i z innymi osobami, które wiedzę historyczną mają, które faktycznie wskazywały, że no, dane osoby jednak są związane z określonymi dzielnicami. Więc to uważam należałoby poddać szerszej dyskusji. Natomiast żebyście Państwo wiedzieli, że ja w tej materii tak przychylam się do tego głosu, żeby nad zmianą granic, dzielnic popracować. Tak, jednoznacznie. Natomiast no, niestety dyskusja w tym temacie musi być rzeczywiście bardzo merytoryczna, bo jest kupę wiedzy historycznej, której statystyczny Polak po prostu nie ma. Trzeba bardzo mocno wziąć pod uwagę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i układ komunikacyjny, który obecnie został też stworzony, a poprosiłem już o to, przypomnę, tylko na chyba no, w pierwszym czy drugim posiedzeniu komisji, gdzie analizowaliśmy dokładnie te obszary. Bo to, szanowni Państwo, jest troszeczkę na takiej zasadzie, że obecny układ komunikacyjny to też nie wszystko, bo analizując miejscowe plany moglibyśmy stwierdzić, że za chwilę, za parę lat, jak dojdzie gdzieś nowa ulica, to granica jednak też powinna zostać przesunięta, więc ja tu dostrzegałem taki problem, że powinno się skoordynować to, co w tym momencie mamy z obecnym układ komunikacyjny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jak najbardziej przychylam się do wniosku, że nad granicami powinniśmy popracować. Statutu, prawda, i czy te uwagi, które Państwo żeście pozgłaszali, czy zostało to uwzględnione. No, tak się stało, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest dość nietypowe, bo faktycznie te zmiany, które głosowaliśmy, to są zmiany takie, no, bardzo takie mniejsze, tak. Natomiast już pragnę tutaj przypomnieć, że intencją naszą jako komisji, to przypomnę, takie ustalenia sprzed tam 2 czy 3 tygodni, były takie, abyśmy po tych wszystkich uwagach, które rozpatrzyliśmy, abyśmy mogli się pochylić jeszcze raz nad całym statutem stworzonym praktycznie poza. I tej wersji do dnia dzisiejszego, rozumiem, jeszcze po prostu nie mamy. Bo chodziło o to też, żeby, szanowni Państwo, wyłapać,
czy w trakcie rozpatrzenia tych wszystkich uwag, czy jednak ten statut w którychś miejscach no, nie okazałby się w jakiś sposób niespójny, tak? Czy może jakaś jedna uwaga nie pasowałaby do całości. Taka nasza intencja była. No to w dniu dzisiejszym się nie stało. Powoli zbliżamy się do końca naszej pracy, ale jeszcze chwilę. Dziękuję. Dzielnic. No dobra, czyli skoro nie będzie zmiany wieku. Oddzielnie